kiedy jestem sam. Więc potrzebuję braci. Modlitwa jest pierwszym zadaniem ucznia Chrystusa. 22 listopada w lwowskiej parafii świętego Antoniego bracia franciszkanie gościli księży dekanatu lwowskiego, którzy zebrali się na Dzień Wspólnoty i Odnowy Duchowej. Na początku tego dnia odbyła się wspólna Eucharystia. Słowem kierunkowym wybrano fragment dialogu Chrystusa z uczniami z Ewangelii świętego Mateusza, gdzie dwóch lub trzech gromadzi się w imię moje, tam ja jestem pośród nich. W swoim kazaniu ojciec duchowny dekanatu lwowskiego, franciszkanin Paweł Oduj, zaakcentował, że w tych słowach chodzi nie tylko o spotkanie, lecz o świadectwie, ponieważ świadectwo dwóch lub trzech uczniów Chrystusa jest bardziej wiarygodnym niż słowa. Również księża dekanatu lwowskiego wspólnie modlili się podczas adoracji Najświętszego Sakramentu. Po cichej indywidualnej modlitwie i sakramencie pokuty odbyło się braterskie spotkanie, na którym podczas wspólnych dyskusji podniesiono główne wydarzenia dekanatu w ostatnich miesiącach, a także zaplanowano wspólne inicjatywy duszpasterskie w następnym miesiącu grudniu. Wiadomo, że 29 o 13 modlitwa u świętego Antoniego. To będzie na tym plakacie. Tak, wszystko tak. Inne jeszcze miejsce się, ustala. Jeżeli ktoś chciałby zaprosić, żeby u niego przeprowadzić spotkanie w południe, znaczy o 13 i wieczorem około 19:30 wieczorną modlitwę, to można jeszcze się zgłosić.